Łodzianki ze względu na fakt, iż pierwsza drużyna występuje w szeregach ekstraligowych, no nie ma szans na awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Stąd w rozgrywce jeszcze czwarte w ligowej tabeli olsztyńskie jest to Milanki, które po 19 kolejkach spotkań tracą do Bielszczanek 2 punkty. Bielszczanki, aby przypieczętować dobry, udany dla siebie sezon 2020-2021, tak de facto, ponieważ w ostatniej kolejce nie będą już rozgrywać spotkania, tu zdobędą punkty walkowerem kosztem wycofanej z rozgrywek Piastowi w uderzeniu Klaudii Adamek. Zdecydowanie jakoś przyjemniej się gra i patrzę na rozgrywki, kiedy te trybuny nie są puste, tylko faktycznie można liczyć na dodatkowych obserwatorów. Gra na połowie rekordzistek z 15. Oliwia Bałdyga. Przechwyt Katarzyny Moskały i rusza z kolejnym atakiem. Najbardziej chyba aktywna w tej fazie meczu Klaudia Adamek. Na raty, ale skutecznie w bramce kapitan UKS-u SMS. I piłka w dłoniach Natalii Majewskiej. Długi wykop, długie wybicie piłki. Świetna piłka teraz od Natalii Wiktoria Nowak w kierunku Klaudii Nowackiej. Czy to miał być strzał w długi róg bramki rywalek, czy też podanie do nabiegającej Katarzyny Moskałej? Wiktoria Pietrzyk. Klaudia Nowacka uwikłana w bój z dwoma zawodniczkami UKS-u SMS. Nadal Nowacka w nataciu, tym razem pod presją bramkarka UKS-u. Katarzyna Moskała wywalczyła piłkę w polu karnym. Zgranie wstecz. Nie, jednak nadal Bielszczanka przy piłce. Zagranie po proste i puduje w tej sytuacji Anna Huras. Piłka nie była łatwa. To nie była najłatwiejsza asysta na świecie. Przytomne teraz zachowanie Martyny Cygan i świetnie Wiktoria Pietrzyk teraz po linii. Katarzyna Moskała. Ona już w polu karnym zespołu gości. Klaudia Adamek. Blokowane jej uderzenie, natomiast poprawka Wiktorii Pietrzyk nieznacznie mija światło bramki nad poprzeczką. Zdecydowanie większość. I kolejna doskonała okazja przed zawodniczkami UKS-u SMS. Magdalena Knysak wstrzelnie w pole karne, ale czujnie z refleksem Kinga Ptaszek. Ryzykowne zagranie zawodniczki UKS-u Bielszczanki przy piłce Natalia. Klaudia Adamek, uderzenie z półwoleja z lewej nogi i Bielszczanki obejmują w 36 minucie spotkania prowadzenie 1-0. Tak szczelna, tak skupiona dotychczas na swoich poczynaniach defensywa Łodzianek popełniła kardynalny błąd, bo właśnie z tego zrodziła się sytuacja, po której Klaudia Adamek wpisuje się na listę strzelczyń, a Bielszczanki obejmują prowadzenie w meczu 1-0. Zgadza się. To zagranie było zdecydowanie za lekkie. Wydaje mi się też, że Ania Huras dotknęła tej piłki, dlatego ona była tak lekko zagrana. Ale gdzieś już pachniało tym, że przy tych wyjściach z pressingu może być ciężko zespołowi z Łodzi. Oj, Klaudia Adamek teraz bardzo blisko zdobycia swojej drugiej bramki z Nadal Bielszczanki. Blokowane uderzenie Anny Huras. Wraca piłka niczym bumerang na połowę rekordzistek. Libera. Mocne wstrzelenie, ale tu zachowując koncentrację do końca pierwszej części. Natalia Majewska, a propos pierwszej części, ta dobiegła końca, a rozległ się ostatni gwizdek rozjemczyni tych zawodów. Anna Huras w kierunku Klaudii Nowackiej. Seria driblingów Bielszczanki. Świetnie. I zagranie prostopadłe w kierunku Klaudii Adamek. Napastniczka rekordu jednak na spalonym. W okolicach 17 metra ustawiona z kolei Patrycja Czuj. Ale piłkę wybija Klaudia Adamek. Groźne uderzenie z dystansu Patrycji Czuj. No, taka nie do końca pewna w tym przypadku interwencja. Mimo, że na raty, to mimo wszystko Natalia Majewska sobie poradziła. Tymczasem wreszcie szybki atak Bielszczanek bez spalonego. Klaudia Nowacka wstecz do Wiktorii Nowak. Uderzenie wprost w bramki rywalek. A tu doskonale ustawiona Kinga Ptaszek. Pieczołowicie ustawia piłkę w narożniku Magdalena Knysak. Tym razem chyba wrzutka w pole karne, w istocie niepilnowana Katarzyna Włodarczyk i końcami palców przenosi piłkę nad poprzeczką bramki Kinga Ptaszek. Ale teraz zdecydowanie więcej jest jej w ofensywie, ale jak widzieliśmy też wciąż pamięta o swoich defensywnych obowiązkach. Laura Kłębek od razu z pierwszej piłki do Klaudii Adamek. Uderzenie
po dalszym słupku. To może być też zmiana ofensywna. No, tym bardziej ciekawi jesteśmy, jaką roszadę zaordynuje trener Marcin Trzeboniak. Tymczasem kolejne świetne wejście Wiktorii Pietrzyk i udana interwencja w polu bramkowym. Gdzieś poczuła w swoich nogach ten rajd, który przed chwilą widzieliśmy, bo Wiktoria Nowak gdzieś tam rozciągała jej tymczasem łydkę. Laura Kłębek w kierunku Klaudii Adamek. Może teraz Bielszczanki zdołają wykorzystać szansę na podwyższenie wyniku. Seria zwodów Klaudii Adamek, ale nie poradziła sobie. Czuje ten głód gry i ciągnie drużynę w poczynaniach ofensywnych. Laura Kłębek. Świetna prostopadła piłka w kierunku Klaudii Adamek, ale ona osamotniona. Cóż pocznie wobec siły czterech defensorek UKS-u? Tylko jedna Klaudia Nowacka podążyła. Tymczasem niesygnalizowane uderzenie Klaudii Adamek. Fenomenalne uderzenie. Bliskie przechwytu w bezpośrednim sąsiedztwie pola karnego Łodzianki, które i tak utrzymują się przy futbolówce. Patrycja Czuj w kierunku Klaudii Maciejko i znów zmuszona do interwencji Natalia Majewska. Ostatni gwizdek, arbiter tego spotkania, pani Urszuli Stanik, Bielszczanki, ostatecznie po twardym boju, nierównym jeśli chodzi o poziom. Pierwsza część na pewno piłkarsko lepsza od drugiej odsłony, ale wygrywają 1-0 po golu Klaudii Adamek, znacząco przybliżając się do realizacji celu, jakim jest awans rekordu Bielsko-Biała do Ekstraligi. Zatrzymamy i wygrywamy! Go, 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 go!